kilka lat temu zadzwoniła do mnie pewna kobieta z Anglii, z Londynu. Opowiadając swoją historię, wyszło, że naprawdę jest w wielkich tarapatach życiowych. Od 15 lat uwikłana w prostytucję, uzależniona od narkotyków, bez rodziny, ze spalonymi mostami, jeżeli chodzi o relacje ze swoimi bliskimi w Polsce. I w tym całym dramacie życiowym postanawia odebrać sobie życie i odejść. I faktycznie podejmuje próbę samobójczą, lecz w sposób cudowny, po boskiej interwencji, zostaje odnaleziona, już taka nieprzytomna, na podłodze swojego mieszkania przez pewną osobę, która wzywa karetkę, jadą do szpitala, pukanie żołądka i przeżywa. Dziewczyna, która miała większość życia same potężne grzechy na sumieniu, zostaje uratowana przez Boga. Wielka grzesznica, która otarła się wcześniej o sektę satanistyczną, prostytutka, została dostrzeżona przez Boga jako ktoś bardzo wartościowy. I sam Bóg z nieba zainterweniował, aby ją wybawić. Nie chciał jej śmierci, ale by się nawróciła i żyła. I Bóg doprowadził do spowiedzi generalnej tej osoby, do tego, że udała się do egzorcysty, zostały zerwane więzy zła i zmartwychwstała do nowego życia. 3 miesiące pracowała z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i ci, którzy mieli z nią kontakt, byli zachwyceni, mówili, że to jest anioł, nie człowiek. Po swoim zmartwychwstaniu ta dziewczyna kochała taką wielką miłością, jak wielu ludzi przez wiele lat nie potrafiłoby ukochać. I po 3 miesiącach Bóg dopuszcza chorobę, która zabiera ją do nieba. Wielkie nawrócenie i wielka świętość i finał w niebie. To jest historia, która z pewnym szablonem pokazującym, jak działa Bóg. Że i ty, i ja, każdy grzesznik jest w wielkim polu zainteresowania Boga. On widzi każdego grzesznika i nie czyha, żeby mu teraz wyznaczać kary i zsyłać cierpienia, tylko czyha, kiedy będzie ten moment, żeby on mógł zainterweniować, wejść, wyratować go, zmienić jego sytuację, dać mu nowe życie, doprowadzić do zmartwychwstania. Tak działa Bóg. On pierwszy zmartwychwstał ze śmierci do życia, a później po nim my, wszyscy grzesznicy, którzy umieramy przez grzechy nasze, zmartwychwstajemy dzięki życiu, które wysłużył nam Pan Jezus. On pierwszy zmartwychwstał, a później wszyscy my. Niech historia tej dziewczyny, która ma na imię Agnieszka, już jest w niebie, będzie dla nas taką nadzieją, że nie ma beznadziejnego przypadku, że dla każdego jest nowe życie, zmartwychwstanie i łaska Boża, że Bóg kocha każdego i każdego chce zbawić i doprowadzić do zmartwychwstania tutaj, na tym świecie i oczywiście do zmartwychwstania na życie wieczne.